Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Matygonix i witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z serii M-Click na moim kanale, oczywiście w grze Farming Simulator 22. I w dzisiejszym odcineczku, jak widzicie, będziemy sobie robić w końcu sprzedaże z całego tego sezonu, wszystkich plonów, wszystkiego co mamy, również buraków, które wykopaliśmy, których mam naprawdę wiele ton. Ogólnie dzisiaj będziemy właśnie po pierwsze sprzedawać wszystko na pociągu, ponieważ będziemy sobie sprzedawać rzepak, będziemy sprzedawać kukurydzę oraz buraki, których jak widać jest tutaj dużo, także dzisiaj parę razy ten pociąg będzie. Jak widzicie, stoi tutaj sobie John Deere z przyczepą, ponieważ mam tutaj przywiezione na przyczepie ostatni kurs, ponieważ jak wywoziłem tu wszystko na silosy na pociąg, to jeszcze został mi ostatni kurs, jak widzicie, rzepaku. Także teraz sobie to pięknie wysypiemy tutaj do silosu i będziemy mogli to ładować sobie na pociąg. Parę razy ten pociąg dzisiaj sobie na pewno pojeździ na dzisiejszym odcinku, no bo na raz tego wszystkiego nie weźmie. Także no zobaczymy, czy w ogóle nam się wszystko uda dzisiaj sprzedać. No i również dzisiaj, jak widzicie po tytule i po miniaturce, kupujemy sobie w końcu nową ciężarówkę, znaczy pierwszą w sumie ciężarówkę na tej serii, z przyczepą, taką wiecie, do naładowania, wiadomo, różnych palet i tak dalej, nie bez powodu, bo dzisiaj również będziemy sobie sprzedawać właśnie chleb, także chlebek dzisiaj również sobie będziemy sprzedawać, zobaczymy ile z chleba zarobimy. Więc dzisiaj spontanicznie trochę tą ciężarówkę będę kupywać, ale sobie już tak zastanawiałem się, bo miałem już ją kupić, mówiłem parę odcinków temu o tym, że chcę ją kupić. Także no dzisiaj moim zdaniem idealna jest do tego okazja. Śnieg dalej, jak widzicie, jest, w grudzień jest, nic nie przewijałem, także co, zaczynamy z saldem 337 tysięcy, zobaczymy z jakim saldem dzisiejszy odcinek zakończymy. I oczywiście, jeżeli odcinek się spodobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapy w górę. A tutaj jest pociąg, do którego sobie teraz wsiadamy i możemy sobie go odpalić oraz zacząć tutaj sobie na niego ładować tutaj. Od czego zaczniemy? Może zacznijmy sobie tutaj już rzepak, jest to cały wagon, wejdzie rzepaczek. Także elegancko sobie najpierw ten rzepak załadujemy. No wszystko jest tutaj na pociągu najdroższe standardowo, także na pociąg wszystko wywiozę, no zobaczymy ile nam tego wszystkiego sypnie. Dobra, że mamy tutaj wagon napełniony, także teraz podjeżdżamy pod drugi. I co my tu kolejne mamy? Mamy kolejno kukurydzę, także 70 ton kukurydzy sprzedajemy również, zobaczymy ile z tej kukurydzy uda się zarobić. No ceny są praktycznie najwyższe, ogólnie za buraki, propos buraków. Buraki są, jak widzicie, po 500, także tak naprawdę za buraki zarobimy około 450 tysięcy, jeżeli dobrze mówię. No ponad 400 tysięcy zarobimy z samych buraków, także naprawdę sporo. Dobra, teraz trzeci wagon sobie ładujemy. Dobra, i teraz co? No buraki trzeba tu ładować. Tu jest 300 ton buraków, resztę buraki są na tamtym drugim, wiecie, na tym drugim skupie, znaczy nie skupie, tylko na tym silosie pociągowym, jak to zwał. No trochę dłużej to będzie ładować. No wyślemy ten pociąg, zobaczymy ile tego będzie. No i zostaną nam buraki tylko do sprzedania, także spoko. Dobra, i możemy ruszać sobie. W sumie, no dobra, pojedziemy w tą stronę, żeby nie było, że będę cofać pociągiem. Wreszcie się kiedyś tam, pamiętam, czepiali tego, także no co, lecimy sobie pociągiem. Tym pociągiem naprawdę rzadko jeździmy. Z pierwszej osoby to też jakoś nie za często. No niczym się w sumie ten pociąg w środku nie wyróżnia, no co ja mam tutaj powiedzieć wam, nie? Lecimy sobie tym pociągiem. Śnieg, jak widzicie, na całej mapie dalej jest, nie stopniał. No niestety u mnie w realu, nie wiem jak u was, u mnie śnieg nie pada. Jak padał w listopadzie, tak już w grudniu nie ma zamiaru padać, także no zobaczymy. Niby na święta zapowiadają śnieg, ale nie wiem, no zobaczymy. Możecie się pochwalić, czy u was jest? No ja mieszkam w województwie lubelskim, no i u mnie tego śniegu po prostu nie ma. No nie wiem jak jest w innych województwach, bo jakoś się nie zagłębiałem w to, ale możecie napisać. Na przykład skąd pozdrawiacie, nie? Z jakiego województwa jesteście? Znaczy nie mówię, że możecie mówić, gdzie mieszkacie, tylko z jakiego województwa. Na przykład, czy jest u was śnieg,
wiadomo, że jest taki już okres, powoli zbliżają się święta, czyli ten okres właśnie w sumie najlepszy, wiadomo, chociaż zbytnio go nie czuję, no bo nie ma tego śniegu ani nic, więc wiecie jak to jest. Dobra, wysyłamy ten pociąg i uwaga, dostajemy za jeden kurs 300 tysięcy. No dobra, spodziewałem się minimalnie więcej, ale w sumie co, dobra, co, przywracamy ten pociąg, bo my przecież znowu go potrzebujemy. Halo, pociągu, wracaj. On się zatrzyma zaraz, patrzcie, bo tutaj pokazuje metry, te metry widzę się, coraz wolniej one, o, patrzcie. Już zwolnił i będzie teraz wracać tyłem do mnie. Wraca? Wraca, dobra. Czekajcie, ja wywiozłem tam całych buraków. Trzeba będzie się cofnąć, żebym później nie zapomniał tam tych burakach. Od razu to wszystko sprzedamy, no i co, polecimy kupić tego mana. Bo właśnie mana sobie kupimy razem z tamtą przyczepą i pojedziemy sobie sprzedać pierwszy raz chleb, który mamy. No trochę tego chleba jest, zobaczymy ile nam się uda zarobić. Stój, rzesz. Dawaj mi pociąg, o, dobra. Cofniemy sobie, dobra, cofnę tam z powrotem. Będę teraz do tyłu jechał, ale dobra. To jest pociąg, to jest farming, tutaj takie rzeczy można robić. A żebym sobie teraz, mam ochotę zrobić powrót tej serii Pociąg kontra Wszystko Challenge. Kiedyś robiłem taką akcję, to była seria eksperymentowa. Taka, wiecie, odklejka tak zwana farmingu, gdzie żeśmy sobie tym pociągiem, to było w 19 ta seria, pod koniec 19 ja tą serię zrobiłem, taką miniserię z tego i ona była. I może jakbyście chcieli, to mógłbym zrobić na przykład powrót tej serii, nie ma problemu, zobaczymy. Może nie teraz, chociaż na przykład na święta. Właśnie, propos też świąt, bo dużo osób pewnie się zastanawia, jak u mnie na kanale święta będzie. Bo jak wiecie, rok temu to było takie daily, powiedzmy, świąteczne u mnie. W tym roku jeszcze do końca szczerze powiem, że nie wiem jak będzie, czy będą odcinki, czy nie. Bo jakby miały być, to wiadomo, żebym to nagrał na zapas, bo święta nie będę nagrywał, nie? Tak żebym musiał to na zapas ponagrywać. Ale czy w ogóle będą, no to zobaczę. Dobra, czy hamować, bo już widzę, że zbliżam. Dobra, mam nadzieję, że to... Nie, no nie zabiorę. Chociaż, czekajcie, na 3 wagony razem chyba wejdzie 750 ton, także powinienem na 2 razy ten pociąg załadować, dobra. Chociaż nie wiem. A nie, bo na pociąg ile wchodzi ton? 300? Ta, 300 chyba wchodzi ton. No to jeszcze parę razy jednak pojedziemy. Myślałem, że na jeden wagon wchodzi 250, przecież mniej wchodzi. Z kitu. Znaczy na każdy wagon chyba inaczej wchodzi. Zobaczmy, tutaj wchodzi na ten wagon 90 tylko. I aż. Na ten środkowy, na ten pierwszy pewnie najwięcej wchodzi. Wcześniej nie załadowałem go do pełna, także nie wiem. W ogóle to te buraki to tak bekowo trochę sypie, no bo to sypie jak pszenica na przykład, jak zboże zwykłe. Trochę to jest takie, no wiecie, mogli to, no może to uproszczą z tymi okopowymi właśnie uprawami. Właśnie, propos okopowych upraw. Dużo spekulacji już jest na YouTubie, filmików i w ogóle dużo osób spekuluje, no bo jak wiecie, został ogłoszony ten nowy, wiecie, rok pass, czy jak to się tam nazywa, na cały nowy rok, ten drugi sezon tak jakby. I wiele osób spekuluje, że na pewno nowa uprawa do farminga będzie dodana, będzie to uprawa prawdopodobnie marchew, na którą bardzo długo my gracze czekamy. Szczerze mówiąc, ja też nie powiem, że nie, bo no w 19 co prawda już mieliśmy marchew na mapach, wiadomo, pododawaną. I to marchew to była dosyć fajna. Znaczy marchew się nie, w 19 nie wyróżniała, bo to były jak buraki, które to była marchew, nie? A tutaj by mu to rzeczywiście mogli zrobić maszyny i w ogóle wszystko fajnie do tego. Także no zobaczymy, czy rzeczywiście to się sprawdzi. Chociaż jestem szczerze przekonany, że to marchew zostanie rzeczywiście dodana. Bo na przykład w 19 tak, to nie było w 19. To było w 17. W dodatku Platinum, pamiętam, dodali trzcinę cukrową. To była dodatkowa uprawa i teraz prawdopodobnie dodatkową uprawą, którą dodadzą w nowym dodatku w następnym roku, to będzie prawdopodobnie marchew,
I drugą rzeczą właśnie też, nie dosyć, że marchew będzie prawdopodobnie nowo uprawo, to nowa będzie też również mapa znowu. I prawdopodobnie dużo osób spekuluje, że możliwe jest to, że nową mapą, która wyjdzie w następnym roku, w dodatku Platinum, prawdopodobnie chyba się znowu będzie Platinum nazywał, nie wiem, będzie to prawdopodobnie Polska. Jeszcze nie wiem dokładnie, ja to tylko mówię to, co z neta i z YouTube'a się dowiedział, ale nie mówię, że to są prawdziwe informacje i że ona się spełnia. Ja tylko wiem tyle, ile na YouTubie i na internecie wyszukał, oglądał i posłuchał, także no. Dobra, 300 ton chyba wchodzi na pociąg, z tego co... Tak, 300 ton wchodzi. Dobra, jeszcze mi zostanie... Kurde, to jeszcze dwa razy będę musiał ten pociąg wracać. Trochę masakra. Dobra, mam 10 minut odcinka dopiero, także no spokojnie. Sobie to sprzedam, dobra. No i przywracamy 150 tysięcy, dobra. Ja w ogóle nie będę wiedział... Znaczy, mniej więcej można obliczyć, że zarobię ponad 400 tysięcy za buraki, także... Także spoko, dobra, pociąg już się zatrzymuje. On wiadomo, z niego już znikło to. trochę bez sensu zrobione. Mógłby on rzeczywiście, mogliby to zablokować, że twój pociąg teraz na przykład pojechał zawieźć twoje uprawy, które sprzedałeś i wróci za jakiś czas, nie? A to jest od razu klikam, kurde, przywróć pociąg z powrotem, odwracam już pusty, ledwo co odjechał. Lepiej dla mnie oczywiście, bo nie muszę czekać na niego, nie muszę robić cięć czy czekać na niego, nie? Ja pamiętam raz tak tam później czekałem jakoś tym pociągiem, jakoś nie pamiętam, już kiedyś jak jakoś było chyba na tej serii. Na M-Kirku to było jakiś czas temu, że ten pociąg nie chciał wrócić, czy jakoś tak było? Nawet szczerze powiem, nie pamiętam. No jakoś tak było, dobra. Dalej sobie ładujemy te buraczki. Elegancko. No zobaczcie, jak się to ładuje wekowo. Ale dźwięk jest przynajmniej fajny taki. Rzeczywiście, że buraki są. Także spoko. Ale to już w jaki sposób one tutaj wylatują, to jest trochę takie... No takie średnie. No ale trudno, no nie wymagajmy za dużo. W sumie. Chociaż może kiedyś coś z tym zrobię, no zobaczymy. Zobaczymy, czy w ogóle nowy farming wyjdzie, bo też są podobno plotki, że z powodu, że są, nie bez powodu mogą być te właśnie rocket passy i możliwe, że też są plotki, to są tylko plotki, to nie mówię, że tak będzie. Są plotki, że po prostu nowy farming już nie wyjdzie, że 22 to będzie ostatni farming i dlatego są te rocket passy, które będą po prostu co roku. Szczerze mówiąc wątpię w to. Bo jakby nie wydali nowego farminga po powiedzmy tych 3 latach, powiedzmy nawet, nie mówię, że po 2, to z jakimś czasem by to ludziom się znudziło i przestali grać farminga, a jednak farming to jest jedna z tych gier, wiecie, najpopularniejszych, która rzeczywiście ma dużo już tych swoich odsłon i wątpię, żeby już twórcy zakończyli, no bo wiadomo, jakby się farming nie sprzedawał i w ogóle mało osób by w to grało, niby nie, na tym nie zarabiali, no to by wiadomo, wtedy by pewnie zakończyli i nie robili nowego farminga, ale to, że... Ale ja szczerze mówiąc nie wierzę właśnie w te plotki, że już nowy farming się nie pojawi, że 22 to będzie już ostatni farming, który po prostu wyszedł. Także ja tym plotkom nie wierzę, ja wam też... Znaczy, wiesz to, nie wiesz ta, jak chce ta, każdy ma swoją opinię, o. Tak powiem, dobra, wracaj pociągu po ostatni kurs. Wow, właśnie, nie zwróciłem... Ten, uwagi na konto, 937 tysięcy. Będzie milion ponad dzisiaj. No miliona raczej z tego sezonu, chociaż w sumie no dzisiaj z wszystkiego nie będę sprzedawał, bo tam jeszcze duperę takie dostanę, jak tam jajka, tam parę paletek mam. Mleko sprzedałem, to tam mleka gówno mam, ale wiadomo. Mam jeszcze mąkę, którą miałem dzisiaj sprzedawać, ale sobie odpuściłem. Sprzedawanie mąki, w ogóle z tą mąką to tam jest taki rozpierdziel na tym młynie. Sobie nawet zobaczę. Młyn jest tutaj. Trzeba będzie mąkę, widzę, przywieźć do piekarni, bo z tego co widzę się skończyła. Także będę musiał przywieźć. A jeżeli chodzi o młyn, no to na młynie też widzę owiec, owsa, właśnie cały owiec, propos owsa. Owsa właśnie nie sprzedawałem, ponieważ cały owiec jaki miałem, wywiozłem tutaj na młyn. A jęczmień, który miałem, to dałem kurom, także dlatego tylko kurza i rzepak tutaj był przywieziony. Bo owiec został cały wywieziony na młyn, bo nic innego nie miałem. No mąka widzę tu się zapełnia, ale to nie patrzcie na to, bo tych palet tam jest 3 razy więcej. Wszystko jest rozwalone, także ja się tam nie będę tepał, bo
po prostu nie jest poukładane. Więc żeby nie były, żebyście mnie w komentarzach nie wyzywali, także pozwólcie, że dzisiaj tam nie będę jechał, raczej. No i pięknie, no i 1 400 000 na moim koncie, no i ja takie pieniądze to ja rozumiem, no kurde, kiedy ja miałem 1 000 000 na tej serii? Bardzo dawno temu, jeżeli w ogóle miałem kiedykolwiek 1 000 000. Nie, no miałem 1 000 000, przecież jak zebrałem te znajdźki, pamiętam, i zarobiłem, to miałem jakoś chyba też ponad 1 000 000. I sprzedałem wtedy maszyny jakoś i wtedy też miałem 1 000 000. To chyba jest dopiero drugi raz w tej serii, po roku tak naprawdę, kiedy mamy okrągły 1 000 000. I jeszcze więcej będziemy mieli. Chociaż w sumie nie będziemy mieli więcej, bo przecież zaraz kupimy ciężarówkę, także no. Dobra, tepamy się właśnie tutaj pod sklep i kupujemy właśnie ciężarówkę obiecaną. Kupujemy sobie mana i wiem nawet jaki kolor. Bierzemy sobie szerokie opony i bierzemy sobie białą. Nie wiem, do przyczepy moim zdaniem będzie idealnie pasować i felgi też sobie bierzemy białe, będzie to taki biały, fajny zestaw. Także kupujemy sobie za 134 000 i jeszcze kupujemy sobie przyczepę do wożenia tego, wiadomo, dziadostwa. Weźmiemy sobie może, nie wiem, kronę taką dać? Nie wiem, możemy wziąć taką, kolor. Kolorów zmieniasz nie będę właśnie, tak, kolorów zmieniasz nie będę, także kupujemy taką. Elegancko, dobra, 163 000 wydałem, ale w końcu mam coś do transportu, w końcu coś porządnego, o. Bo do tej pory tak naprawdę, mało kto uwierzy, ale do tej pory wszystko woziłem cały czas rzeczywiście tym pick-upem z przyczepką, ale to już naprawdę już dawno powinienem kupić tą ciężarówkę. Tak naprawdę, no ale wiadomo, lepiej późno niż wcale. Dobra, elegancko mamy zakupiono, także lecimy sobie teraz do piekarni. Właśnie, muszę sobie ustawić tutaj jeszcze kamery bardzo ładnie. I lecimy sobie właśnie do piekarni i będziemy musieli sobie załadować paletki z naszym chlebem. Trochę tych palet tam jest, także chwilę mi ładowanie zajmie. Cena jest naprawdę dobra, najlepsza jaka może być, bo w grudniu jest najdroższa i najlepsza cena, także w grudniu sobie właśnie dzisiaj ten chleb sprzedamy. Dobra, teraz tak, musimy sobie to cofnąć elegancko. Ja nie mogę, to zajebiście to wygląda. W sumie mogłem dać te żadne malowania, mogłem nie dawać w sumie na tę przyczepę. Ale już dobra, najwyżej jak mi się nie będzie podobało, też nie jest złe, zostanie takie. To będzie. Dobra, teraz tak, muszę sobie to, dobra, wycofam sobie tutaj na maksa jak mogę. Elegancko i sobie teraz tak, otwieramy sobie tą przyczepę. Nie chcę otwierać drzwi, tylko chcę bocztą. O, dobra, elegancko, otworzyło mi to co chciałem. I teraz tak, jak widać, trochę tego tu chleba jest. Także co, no zaczniemy sobie go ładować. Czekajcie, musimy sobie włączyć pudziana, no bo jak inaczej. Dobra, bierzemy sobie paletkę. Naprawdę chleba nam narobiło sporo. Zobaczymy ile pieniędzy zarobię. No 100 000 raczej. No zobaczymy, może 100 000 się uda, ale zobaczymy. Dobra, to się w miarę jakoś ułożyć przydało jakoś, żeby to wyglądało. W sumie bym sobie zapisał grę po ułożeniu tego, żebym sobie na miniaturkę dał. Ale to dobra. Jeszcze zobaczę. No bo na 100% raczej dam na miniaturkę mana, no bo kurde, nowy nabytek, wiecie. Sprzedaż chleba, te sprawy. Ponad 1 000 000 zarobiony. Właśnie, bo ogólnie dzisiaj miałem, ile? Na początku odcinka miałem 330 000 jakoś. 338 chyba. Miałem. No i zobaczymy ile będę miał. Miałem 1 400 000, wydałem 160, no zobaczymy. Czy 1 000 000, znaczy może 1 000 000 wyciągnę. Z tego sezonu, no zobaczymy, bo jeszcze, znaczy no, jakbym sprzedał łąkę jeszcze. Powiedzmy, sprzedałbym tam palet, bo tam parę jajeczek mam, palet. Co tam jeszcze takiego mam? No, także może 1 000 000 by się udał. No zobaczymy, zobaczymy na pewno ile za ten chleb zarobię. Myślę, że zarobię z, kurde, nie wiem, 100 000 może się uda, no zobaczymy. Ale i tak to jest bardzo dużo za taki chleb zarobi, 100 000. Ja nawet to nie mam cały sezon, bo rok minie dopiero w marcu, jak to kupiłem, bo w marcu kupiłem bodajże do piekarni, jeżeli się nie mylę. Czekajcie, ja mógłbym to przesunąć na przykład. Tu ja nie przesunę tego chyba. Nie dam rady.
Chociaż. Dobra. Widzę, że. Aha, przyczepę przesuwam zamiast paletę, to zajebiście. Czyli nie przesunę. Dobra, nie będę go ruszał, bo mi się jeszcze zwali i tyle będzie mojego przenoszenia. Chociaż. No nie dam rady. No dobra, trudno. I tak mi do nas spokojnie wejdzie, także nie mam co się martwić. Na spokojnie tutaj. Mogę załadować. No mąkę w sumie nie wiem, mąki no nie będę sprzedawał raczej, chociaż no bo wiecie, tutaj mąkę potrzebuję na piekarnię. Dosyć dużo tej mąki idzie. Nie powiem, że nie. W dodatku się tutaj skończyła ta mąka, także będę musiał tu sobie ją przywieźć na pewno. Więc wiecie, dobra. Bierzemy sobie kolejne paletki. No jeszcze wełnę mam do sprzedania, wełnę będę w kwietniu sprzedawał, prawdopodobnie wtedy najlepsza cena. Także wiecie. Znaczy w sumie wełnę sprzedam przebudowo najwyżej. Zobaczymy ile jeszcze tej owce zrobię tej wełny. Chociaż tak ta wełna, na tej wełnie to gówno zarabiam, no bo po prostu mam mało tych owiec jednak. 25 owiec to jest naprawdę mało, a jestem w stanie mieć ich o wiele więcej. No kupimy tą większą zagrodę, więc wtedy będziemy mogli mieć ich o wiele więcej. W tej większej zagrodzie chyba 60 wchodzi. Nawet się sprawdzę, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Zwierzęta, owce. Kupimy sobie to duże, ta 65 owiec, także będziemy mieli 2,5 razy więcej owiec, tak? No, ponad 2 razy więcej, no bo mamy 25, 50 to jest 2 razy, no, także dużo więcej będzie nam właśnie tego, tej wełny będą nam robić. No i kolejne na pewno, co bym chciał kupić tutaj, kolejną rzecz, no bo kupiliśmy sobie młyn, kupiliśmy sobie piekarnię i kolejną rzecz, jaką bym chciał kupić, to myślałem nad tymi ciuchami, żeby pójść w ciuchy, bo podobno ciuchy są też bardzo opłacalne, ogólnie tkanina, bo to chyba trzeba, najpierw ogólnie trzeba tkaninę zrobić, a później dopiero można robić ubrania. Także dajcie znać jeszcze, no, możecie dać znać w komentarzach, co teraz kupić, w co teraz pójść, nie? Bo na pewno chciałem to wszystko sobie pokupywać. Nie mówię wszystko naraz, ale kupywać to trochę po trochu, no. Dobra, załadowałem sobie ten chleb, także możemy sobie w zasadzie wsiadać. Tutaj zapnę to pasami, żeby mi to nie uciekło jakoś. Boże, nie chciałem drzwi otworzyć, chciałem zamknąć to. O, elegancko. Dobra. Nam się pięknie zamknęło. No trochę tego chleba mamy. Zobaczymy ile zarobimy. 18 tysięcy litrów chleba. No nieźle. Zobaczymy ile tego chleba będzie. No ogólnie chleb mamy najdroższy. Nawet się sprawdzałem poza odcinkiem. Chleb mamy najdroższy. Chleb. Gdzie jest chleb? O, chleb jest tu. Chleb jest najdroższy tutaj. Teoretycznie, no tak, u Johnsona jest najdroższy, ale w sumie, wcześniej tu był najdroższy. Bo ogólnie skup, chodzi mi o skup tutaj. O, ale w sumie tu nie ma dużej różnicy, także sprzedamy sobie tutaj na tym skupie. Chyba pierwszy raz będę sprzedawał na tym skupie w tej serii. Chociaż nie wiem, czy tu mąkę nie sprzedawałem czasami, nie wiem. Chyba nie sprzedawałem jeszcze na tym skupie. No ale nie wiem, dobra. Także wjeżdżamy sobie tutaj, właśnie jak tu mam wycofać. Bo dobra, po prostu wjadę tutaj i tyle, no i co. Chociażbym sobie to ogólnie otworzył, żebym widział ile mi się tego sprzedało. O. Więc odepnę pasami i zobaczymy, jak się to będzie sprzedawało. Dobra. Elegancko sprzedaję. Dobra. Ile pieniędzy za chleb? 97 tysięcy, dobra, prawie 100 tysięcy za chleb zarobiłem, także naprawdę to są dobre pieniądze. No to można powiedzieć, że na spokojnie można wyciągnąć ponad 100 tysięcy na sezon. Także naprawdę, no zobacz, tutaj 100 tysięcy, tu za jajka 100 tysięcy, naprawdę, no kurde. Sezonowo będę już naprawdę robić duże pieniądze, no ale wiadomo, że teraz coraz dłuższe te sezony jednak będą. Ten sezon był dosyć długi. Także pod względem odcinków, jak pod względem roboty jednak, nie? Bo ja dużo robię tutaj poza odcinkami też, wiecie, na tej serii. Także wiecie. Lecz się zastanawiam właśnie nad tym, czy bym na przykład zacząć trochę więcej robić rzeczy też na odcinkach niż poza odcinkami. Chociaż no dużo rzeczy by, dużo odcinków by mi to zajęło. Robię nie wszystkiego, ale wiadomo.
Ostatnio, tak jak mówię, no serio, dużo rzeczy poza odcinkami robię. Dużo jest ogarniania na odcinki, także w czasie takiego maratonu robić to, to wiecie, to było dużo, dużo by było ogarniania. Także no właśnie, też powoli trzeba będzie przebudowę gospy robić, bo ogólnie, no jak widzicie, wjeżdżamy sobie tu, boże, już lagi widzę od razu, jak wjeżdżam na gospę. Ale to jest zasługa naszych kosteczek pięknych, które sobie ułożyłem. Ogólnie też nie wiem, czy to przez ten śnieg tak nie laguje, bo to straszliwie mi laguje na tej gospie. Także nie wiem też, czy to nie jest przez ten śnieg. Właśnie, dobra, też trzeba się zastanowić, jak kurde będę parkował tego mana, no bo nie ma zbytnio miejsca. Właśnie, trochę jak widzicie, ten śnieg stopniał, nawet bardzo, bo to jest chyba nawet ta ostatnia faza, nawet nie wiem. Znaczy, no na pewno stopniał bardzo ten śnieg ogólnie podczas dzisiejszego odcinka, widzę, bo była większa faza. Możemy spróbować w sumie użyć tej soli, bo w poprzednim odcinku tylko rozwalaliśmy na drogę. Pisaliście, że bez sensu. Ale zobaczmy teraz, czy będę mógł na przykład rozsiać i czy ona będzie po prostu działać. Uwaga! Działa teraz, patrzcie to. Może nie wszędzie tu będzie działać, bo tu na przykład nie działa. Ale na przykład tutaj, gdzie już trochę ta warstwa znikła, to jest chyba najniższa warstwa tego śniegu, no to jak widać, pięknie już nam ten śnieg tutaj znika, jak widać, także elegancko, podoba mi się to, tak jak mówię. Dobra, ogólnie co, 25 minut odcinka mam, także co, powoli sobie będę kończyć, no pół godziny dzisiaj nie będzie odcinka, no ale trudno. Ogólnie miał być ten odcinek dzisiaj w piątek, kiedy to nagrywam, ale już nie ma opcji, że go wrzucę, bo jest 17:35, a jeszcze bym musiał to zrenderować, także będziecie mieli właśnie na jutro, na sobotę. Właśnie to w sumie jutro dla was, to już jest dzisiaj, także. Także no, ogólnie ja tego sprzętu nie oddawałem, ponieważ po prostu, wiecie, cały czas ten śnieg pada. No i na dzisiejszym odcinku przestał padać, co prawda, co z tymi polami się w ogóle dzieje. Nie wiem, czemu te pola widzę migają, jak ten śnieg znika, ale mniejsza. Także no na dzisiaj przestał padać, ale pewnie jeszcze nie raz będzie ten śnieg padać, także naprawdę masakryczna zima. Pimpuś widzę, pimpuś nieodśnieżone też ma, trzeba będzie mu odśnieżyć. Także co, może przy tym domu sobie pięknie zakończę, więc co, na dzisiaj to by było wszystko. Kolejny odcinek na pewno to już będzie odcinek na wiosnę, więc trzymajcie się do kolejnego i... A! Jeszcze zanim zakończę, właśnie, ile zarobiłem pieniędzy? No nie zarobiłem miliona, zarobiłem jakieś 800 tysięcy. Może 900, nie, 900 raczej nie... No nie, jakieś 800 tysięcy zarobiłem, no bo jeszcze dodać 160... No, no jakieś 800 tysięcy, nie liczę ile dokładnie, ale około 800 tysięcy. Także spoko, więc trzymajcie się, na razie i cześć!